że naprawdę nie ma to Przeczytajmy pewien werset, potem będziemy mieli taką krótką so dyskusję, w, dyskusję Matthew, i później sorry, was nauczył. Na ma w dziejach 15, 15 w czerwce 36 right. czytamy Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby Wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo pańskie, aby zobaczyć, jak się mają. Right. Keep on going. To 41 czytamy. Ba Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana, zwanego, zwanego Markiem, ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfili i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. I doszło między nimi do ostrej kłótni, także się rozdzielili. Barnaba wziął ze sobą, ze sobą Marka i popłynął na Cypr. Paweł zaś wybrał ze sobą Sylasa i wyruszył, polecony przez braci łasce Boga i przechodził Syrię i Cylicję umacniając kościoły. Right? so what you see here in the in this passage of scripture, to, w tych right? Here are two leaders. Mamy dwóch liderów, right, both had calling. I od, mieli Very obvious calling. Right? Barnabas, Barnabas, was called. Barnabas był powołany. Paul was called. Był powołany. Right, and, and they worked together. I razem. For a season, you know, without without Barnabas. Or, sezon, bo bez Barnaby, Paul won't exist. By nie right? Tak? Paul would not even be introduced without Barnabas. That Paweł, interesting? Paweł by nawet nie był przedstawiony bez Barnabasza. I, I, I Mogę sobie wyobrazić, ile takich ekstra diamentów w niebie Barnaba otrzyma za to, że wprowadził Pawła. I mean, Paul, Paul literally revolutionized. The New Testament church. Paweł naprawdę zrewolucjonizował Nowotestamentowy Kościół. He was On naprawdę był przed swoimi czasami przed, przed każdym innym. But the early church, swoje czasy, ale was, kościół wczesny was so też, afraid of Paul, Tak się bał Pawła. Że oni nie chcieli by on przyszedł. I zgadnijcie kto go wprowadził? Barnabas. Barnaba. Interesting, right? Interesujące, prawda? Right? So, There are some of you here, Nie? Niektórzy z was tutaj. Maybe they were to this of Pastor David. Może zostali wprowadzeni do tego kościoła przez pastora Dawida. Right? Pastor albo Pastor Naomi. Widzicie, interesujące, może byliście wprowadzeni przez kogoś innego. Bo kościół jest ciałem. Nie wprowadzono w całą tę rzecz. Sometimes when I, look at it, I czasami jak patrzę na no, to. I na całym świecie jest tak samo. You know, Mówisz, że o, wprowadzono mnie w tę wspaniałą, fa falebną rzecz. And six later, a pół roku później I come back. wracam. Mówi, a wprowadzono mnie w ten bałagan. Może muszę wrócić i posprzątać. Try to make sense out of it. Muszę jakoś e wywnioskować coś dobrego you know, z tego. Wiesz, kiedy pracujesz z ludźmi i z sytuacjami, there zawsze pojawiają się jakieś rzeczy. This is very normal. I to jest bardzo normalne. Right, you know? When I Jacob in, in Goldup, kiedy w Golda spotkałem Pastora Jakuba. you to know, this. Maybe he don't want you to know this, but I, I want you to know this because as a leader you need to know. Chcesz, to wiedzieli. Może Pastor Jakub tego nie, nie chce, żebyście wiedzieli, I ale that's... jako liderzy powinniście o tym wiedzieć. Dzieliłem się od Conference. historii na na seminarium. O, so. here? Yes. Okay. We need to put a tape. More like with flash method. Put a tape like that, right? So you know, I met him and I told him, and when I saw him, Spotkałem go i kiedy się z nim spotkam powiedziałem. Because you know, when I came here, okay, the tu she I came here to do something called History Maker. History, history Maker. She had ten kurs course History. Ah, service History Maker do yeah. Poland. Yeah. So I did a conference for three years. I przez trzy tam miałem taką konferencję. So came maker, przyjechałem właśnie z tą służbą history, history. Maker. After, after I met Adam. Po tym jak się jak się poznałem z pastorem Adamem. Right. When I met pastor Adam. Kiedy spotkałem się z pastorem Adamem. I said, Man, that's interesting character. Pomyślałem po 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 sobie, hej, człowiek to naprawdę interesujący charakter. not my style. Ale na pewno nie mój styl. Później you know? and then I met pastor Eric Później Poznałem pastora Arka obcieżko.. You know, z którym się zakochałem, bo to wspaniały facet. Thing maker. I zaczęliśmy robić tę rzecz nazwaną History Maker. I, A później spotkałem pastora Jakuba. I, I kiedy go spotkałem, natychmiast I saw the call of God on him. zobaczyłem Boże powołanie na nim. Musisz być idiotą, by tego nie widzieć. Ale w tamtym czasie prawdopodobnie większość Polski była idiotą. Bo nie widzieli tego. Ja widziałem. So him, więc powiedziałem mu: you speak for me. Mów za mnie. So he spoke. Every guy więc co roku na tej służbie history maker, przemawiam. So I niektórzy z polskich pastorów, którzy tam byli, wiedzą, kim jest ten młody człowiek, that guy using. którego używa ten hindus. Dosłownie. Był taki pastor na północy. Przyjechał na tą globalną konferencję history Maker w Indonezji. Naprawdę tak się stało. And I, Jacob to speak there. I zaprosiłem pastora Jakuba, by tam przemawiał. And he spoke. You know how he speaks. Wiecie, on jak on przemawia, tak? Głosił. Był w ogniu. Ja go obserwowałem, ja też byłem w ogniu. I konferencja skończyła się wieczorem. Spotkałem się właśnie na spotkanie z tym pastorem jakiś jakiejś zapomniałem, zapomniałem, jak ten Polak się nazywa, starszy pan, ma kościół. I, i pytam się go, i w tamtym czasie pytam się go. Pastora Jakuba Słupa jeszcze wtedy nie eksplodował. I ja co ty o him? Pytam się go, ty co myślisz o nim? Paszor, że jaku? I wiecie co tam pastor mi powiedział? Young guy, excited. Młody człowiek, podekscytowany. Co what he told me. Tak, i powiedział. Just jest young guy, excited. Jakis młody, podekscytowany. I was sitting there. A ja tam siedziałem. I was thinking. I myślałem sobie. What an idiot. Co za idiot. So many years in ministry, but still can't see it. Tak wiele lat służbie, a ciągle tego nie widzi. He can't see it? No, nie mógł tego dostrzec. Teraz może słyszy o tym. I może życzył sobie, by spotkać się z pastorem Jakubem wtedy w Indonezji. Więc kiedy pojechałem do Goldapi, znacie historię, chodziłem tam sobie po, po, po miasteczku. W 20 minut M mówiłem sobie tak. Wyjeżdżaj Ja chciałem już wyjeżdżać stamtąd Not him. A nie on bo, next to Russian border, man. Bo, był to, bo przecież to jest tam przy granicy z Rosją I, thinking, who lives next to I myślałem sobie kto może, kto, kto może mieszkać przy granicy z Rosją so I said him, Więc usiadłem z pastorem him kupłem, him and Sarah and I said, Z pastorem Sarą też I powiedziałem what the hell are you doing here? Co wy tu diabła robicie you call to Macie powołanie, by sięgnąć po Polskę. Macie powołanie, by sięgnąć po Europę. To nie jest to miasto dla Was. Możecie sobie wyobrazić, że niektórzy ludzie stąd tak naprawdę przeprowadzili się tam? Ja pojechałem tam, by go wydostać stamtąd, a ci stąd pojechali tam się przeprowadzić. This is not for conversation, but I want you to know this. I want you to know this because this is how ministry works. Chce, żeby się wiedzieli, tak działa służba. Sometimes some people can see it, some people cannot see it. Czasami niektórzy coś widzą, inni nic nie widzą. His father and mother came after that. Jego mama przyjechali później. I told him that and he already got he's been speaking to him and Sarah. Okay? Mine was not a revelation. Powiedziałem im to, i on tak naprawdę już miał to mówione wcześniej. To, co ja mówię, to nie było jakieś wielkie objawienie. Wiecie, co było moim objawieniem? Moje, moja sprawa to nie była objawienie dla nich, ale takie, takie uderzenie, takie, że wynoście się stąd. I przyjechała jego mama z tatą. Tata miał twarz jak kamień. I do dzisiaj tata, na strajku, nie rozmawia ze mną. Don't talk to me. Nie rozmawiaj. To fakt. We dwie konferencje, dwie y, konferencje temu mieliśmy obiad, gdzie był też tata Jakuba. I tried to go Próbowałem podejść, przywitać się. He was like, On tak spojrzał na mnie. Why? Dlaczego? Bo ja confirmed the fire. I. I, I confirm confirmed he's he's bo ja potwierdziłem, że pastor Jakub tu będzie przyjeżdżał, tu się sprowadził. Jego własny ojciec. Jakaś cisza zapadła teraz. Dlaczego? Czasami, kiedy powołanie jest na Twoim życiu, nie każdy będzie powiewał tą flagą. Very interesting, right? Interesujące, co? Bóg musi znaleźć jakiegoś hindusa gdzieś na końcu świata. To come and tell him get out, by Przyjechał tu do Polski i powiedział mu wynosi się stamtąd. His own father says, stay here. A jego własny tata mu mówi zostań tu. Imagine if he had there. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby tam został. This will not be real. To by nie było rzeczywistością. Gdyby on się posłuchał swojego ojca, to wszystko tu by się nie wydarzało. Jeżeli spotkacie się z tymi ludźmi, którzy stąd pojechali, tam chwyćcie ich i Policzek. Policzek. slap Chyba w taki sposób nauczę się polskiego. Can Can Wyobrażacie sobie to? How this has already Jak to wszystko się zmieniło? Jak to wszystko już zmienia ten kraj. Is the Jak zmieniło to Kościół. And his own father cannot see it. A jego własny tata nie może tego dostrzec. A pośród tego, tej te jakby niespójności z własnym tatą, jest to napięcie w jego własnym domu. Ten młody, 30-letni człowiek tu musi pchać tę wizję. Funny, right? Śmieszne, co? Funny, right? I mean, this is funny. Śmieszne, nie? My was a truck Mój ojciec był kierowcą ciężarówki. When I went kiedy ja wstąpiłem do służby na pełny etat, my my tata tata said, Go! Mój tata mówił, jedź dalej. Maybe he's a truck driver. Może dlatego, że właśnie był tym kierowcą. His father a jego tata jest pastorem, pa pastora jakuba. Tata jest pastorem. Tell him why. I pyta się dlaczego. See, there's another side of the story too. Ale jest też druga strona medalu. You be a Kiedy chcesz być przebudzeniowcem, all hell will come you. całe piekło zburzy się przeciwko tobie. A for a wojna dla przebudzeniowców in their own home. duchowa ta wojna zaczyna się w ich własnym domu. To jest dobry to jest wielka, ciężka cena. Bardzo ciężka cena. Chcę, żebyście zobaczyli, to nie jest łatwe. To, co próbuje zrobić ten młody człowiek, to nie jest łatwa rzecz. To, to, co próbuje rozpocząć, to nie jest łatwe. To, czy mu się uda, czy nie, ja tego nie wiem. He may be know in his spirit, but only God knows. Może on to wie w swoim duchu, ale tak naprawdę Bóg tylko wie. Because it's not a walk in the park. Bo to nie jest taki spacerek po parku. Because he is a good son, son. he he's will not tell this to you. He is a good son. On jest dobrym synem. He's not going to tell this to you about he's his own father. I on nie powie tak przecież wprost swojemu tacie. For me it's okay, my relationship is already bad, make it worse. Dla mnie jest okej, okay, bo moje relacje już były złe, więc mogę je uczynić jeszcze gorszymi. Because I want you to know. Ja chcę żebyście to wiedzieli. This is what It's not it, this issue is not because he, it's his father. No. To nie chodzi o jakąś sprawę z jego tatą. His father is a bad father. No. Oni chodzi o to, że jego tata jest złym tatą. Because he ja nie can't, nie can't see. it. On po prostu tego nie widzi. He can't see. it. Nie widzi tego. Right when David was called a king, did Jesse see kiedy David był powołany na króla, czy jego ojciec Jesse widział to? No! Nie. Exactly the same. Tak samo jest tu. Co, Co jeszcze zrobił? Co Schował Dawida. Dlaczego? Bo, bo on po prostu mówi, że to jest jakiś szalony młody dzieciak. Wiecie, wchodzi prorok do miasta, schowajmy lepiej tego małego. Bo pewnie wyjdzie w taki sposób. No tak. Widzicie? Jego tata nie jest złą osobą, ale Pasteraku ma takie powołanie. Ale, widzicie, ale plan, jaki ma ludzki ojciec, a jakie ma niebiański ojciec, to są dwie różne rzeczy. Jego ziemski tata chciałby, on był gwiazdą futbolu. Opowiadał mi tutaj paster po o swoim życiu jako piłkarz. Kiedy on mi to opowiedział, wszystkie te historie, ja mówię, o Boże,

Pamiętacie, jak wam opowiadałem, gdzie Katrin Kullman była y, y, drugim wyborem? A może nasz tutaj pastor jest może piątym wyborem? No dalej. Musicie to wiedzieć. To jest walka. To jest Boże powołanie, by zrobić coś w narodzie, by to przesunąć. Okay? Każdy, kto próbuje rozpocząć rewolucję, powiem Wam coś: 90%, 90, does not end well. 90 z nich nie kończy dobrze. Why? Dlaczego? Because you are about to something. In the Bo Ty masz zamiar zaraz coś przesunąć w, w, w niebiańskiej rzeczywistości. Co ma do tego wszystkiego pastor Dawid? Bo poznałem pastora Dawida i pastora Jakuba w tym samym czasie. Po tym, jak się spotkaliśmy, wie... wiedziałem, że pastor Jakub się sprowadzi tu. Pastor Jakub już ze mną wtedy współpracował. He was in my conference in Indonesia. Był przecież na moich konferencjach w Indonezji. Wiecie, ja też tam obserwowałem pastora Dawida, który... Też tam był, wiecie, że on jest zawsze gotowy by służyć. So I pastor I powiedział: "Pastorowi Dawidowi, you know, wiesz, myślę, że, I think you że w ty i pastor Jakub powinniście się spotkać. Is that crazy? Czy to nie szalone? One guy from Singapore. Facet z Singapuru two guys from Łączy dwóch facetów z Polski. Czy nie jest jakaś najdziwniejsza historia jaką słyszeliście? Więc mówię." I tell... Pastor David, Mówię do, do Dawida, tak. I think you should go and see Jacob. Wydaje mi się, że powinni spotkać się z pastorem Jakub. You know him. A z znacie right? pastora Dawida, tak? So, so I tell, I call him and I said Jacob, I think you're going to start that church, right? I think Pastor David will be a good one. Więc też dzwonię do pastora Jakuba i mówię, mówię, wiesz, chcesz rozpocząć ten kościół tam, tak? Wydaje mi się, że pastor Dawid będzie dobrym wyborem. Dlaczego? David has a pastor goal. Bo pastor Dawid miał to powołanie he pastorskie. A Jest taką osobą dla ludzi. Right? I was at his Byłem przecież na jego urodzinach. Right? Nie tak dawno temu, było tam z 20 osób. And what he has. I wszyscy opowiadali, jak to, jakie on ma pastorskie obdarowanie. So me and Jacob were just having fun. A my z pastorem Jakubem tam się you know? troszkę. Ja tak. Konfirmałem pastorem. Confirm. confirm pastor. Widzisz? Potwierdzone to pastor. A następna osoba mówi. And then Jacob said to me, yeah, man, double confirm pastor. I pastor Jakub mnie tak trząca mówi, no trójne said, potwierdzenie, że to triple pastor. Triple pastor. Potem potrójne potwierdzenie, Potem potrujne potrujne potwierdzenie że to jest potrujne pastor. Potem poćwórne potwierdzenie, że to jest pastor. I said, my goodness, even his hair is pastor. Head to toe. Head to toe. I tak sobie mówi, mój Boże, on jest od, od, od głowy do czubka stóp. Pastorem. Bo to jest taka osoba you know, when I him here, Ale kiedy go tu posłałem, wiedziałem że będzie tutaj przez jakiś sezon. Because he is not a number two man. Bo on nie jest takim człowiekiem numer dwa. He is also a man. On jest też człowiekiem numer jeden. Halo? Halo? Okay? Ale? I remember, pastor... David Pamiętam jak pastor David powiedział mi. Powiedział, he know to sit under Jacob, co, to był taki przywilej dla mnie służyć pod pastorem Jakubem. I like Bo nigdy nie spotkałem takiego wizjonera jak on. I have never met so like him. Nigdy nie spotkałem kogoś tak radykalnego jak because on. He of my bo on ożywiał coś w moim duchu. ale oni są inni. What is a Jeden z nich jest narodowym przebudzeniowcem, And the other one is a, pastor. a drugi jest pełnokrwistym pastorem. Gdybym chciał, z zgłodniał o drugiej w nocy, zadzwoniłbym pod pastora Dawida. Hej, brother! Cześć! Hej, brother! Czy możesz mi załatwić jakieś pierogi? He will know the restaurant. On by znał, gdzie, gdzie je kupić, w jakiej restauracji. I czasami z pastorem, jak my siedzieliśmy i mówiliśmy, tak, tak, pastor Dawid wie, gdzie kupić, co. No bo taki jest. Więc kiedy to się tutaj rozpoczynało, on by być taką właśnie osobą. Ale, ale w tym procesie takiego ocierania ramion i sprzątania Spędzając czas z tą radykalną maszyną, he got his on stał się coraz bardziej pewny siebie, pastor Dawid. On jakby pochwycił z powrotem swoje powołanie. So what I was trying to do, więc to, co ja próbowałem zrobić, okay? I was trying to slow it down. próbowałem to spowolnić. Za każdym razem, gdy tu przyjeżdżałem, pastor, I'm ready, man. I on, on, on mówił do mnie, że ja już jestem gotowy. I want you to see this. Chcę, żebyście to widzieli. What God a different type of church. To co Bóg wsadził w jego serce, to kościół innego rodzaju. Right? like Pastor Pastor Adam's church, Wojtek's These are all churches. Tak jak kościół pastora Adama czy pastora Wojtka, no to są różne typy kościołów. Right? This pastor Voiddext is a good church. Kościół pastora Wojtka jest dobrym kościołem. But it's not a church to call and change a nation. Ale to nie jest kościół powołany do zmiany narodu. It's another church, somewhere in another town. Also got the same square. You walk around. To jest znowu kolejny kościół w kolejnym miasteczku, gdzie możesz sobie chodzić tak dookoła centrum. Slightly bigger than Golda. Może troszkę większe niż Golda. Good people. Dobrzy Dobrze ludzie. 90% of Christians will be right 90% Chrześcijan tak będzie właśnie się chowało. See? Widzicie to? So, you ask me, Więc gdybyście mnie pytali. You know, Personally, Osobiście życzyłbym sobie, żeby pastor Dawid był tutaj troszkę dłużej. Ale to nie ja podejmuję decyzji. Bo w przywództwie my wszyscy popełniamy błędy. And some lessons other people cannot teach us. I niektóre lekcje nie mogą być nauczone przez innych ludzi. Ale sami musimy przez te lekcje przejść. I w końcu powiedział mi, pastor, czuję, że czas. Kiedy finalnie pastor Dawid po powiedział mi, że czuję już, pastorze, że to czas. So the ja powiedziałem mu przejść przez ten proces poprawnie. You know, most, ale to, co naprawdę na najbardziej I tell, I, podziwiam w nim. I, tell all over the world. i mówię to o ludziom na całym I, świecie. Honestly, tell all over the world. Szczerze, mówię to na całym świecie. Pomiędzy so młodymi, których spotkałem do tej pory. Ten człowiek naprawdę mnie szokuje, pastor Jakub. Totally naprawdę away. mnie szokuje. Powiem, dlaczego mnie szokuje. Kiedy głosiłem w Czechach, on przejechał 800 kilometrów. 800 kilometrów, o Jezu. I ja mówię. Mówię do niego. Dlaczego przyjechałeś, żeby mnie odwieźć tym samolotem? Wiecie, co powiedział? Because I have many questions to ask you. Bo ja mam wiele pytań, które chcę zadać. I am not kidding. Nie żartuję. 800 km. 800 kilometrów. He was studying church history, church foundation. Studiował historię kościoła, historię podstaw kościelnych. He had so many questions. Miało tyle pytań do mnie. And then I said, i po, później mówię mu tak. I said you're very smart, huh? Jesteś bardzo bystry, co? I said, ja yeah.

Ktoś, kto jest w stanie i chce płacić cenę, cokolwiek to ma być. Sposób, w jaki uhonorował pastora Dawida przed wszystkimi, powiem Wam coś, prawdopodobnie coś takiego nigdy się w Polsce nie wydarzyło wcześniej. To wyznacza nowy standard w polskim kościele. Ale próbuję to powiedzieć. Takie rzeczy będą się zdarzać. Musimy mieć otwarty umysł, że nie, nie próbujemy tu budować jakiegoś kultu, jakiejś sekty. This is not a call. To nie jest żadna sekcja. We are to build a Próbujemy budować tu jakiś ruch. There will be that will rise from here. Prawdopodobnie ze stu pastorów jeszcze stąd będzie zbudzony. But we have an attitude. I nie powinniśmy mieć takiego nastawienia. Why why are you dlaczego why odchodzisz? Why are you Dokąd ty you odchodzisz? Think you than us? Myślisz, że jesteś lepszy od nas? No, no nie. This one church cannot reach Poland. Ten jeden kościół nie sięgnie po Polskę. Potrzebujemy 100 tysięcy kościół. Potrzebujemy ze 100 tysięcy kościołów. Of every flavor, każdego smaku. Of every variety. Każdej różnorodności. Tak, right, right? like pastor Leszek Moha. Right the Wojtek, the different pastor Wojtek, różne smaki. Different, many different will rise up. Wiele różnych smaków musi powstać. We must make room for them. Musimy dać miejsce we cannot, na coś takiego. Musimy naprawdę przestać patrzeć na pewne ludzkie czynniki. Wiecie, kiedy chłopak z dziewczyną zrywa, no jest coś takiego brzydkiego. Kiedy przyjaciele się rozdzielają, idą w różne strony, no też są jakieś tam ludzkie rzeczy. Tam. Is, Ale to, co my musimy zrobić, to minimum. Minimum. musimy naprawdę utrzymać na minimalnym poziomie te konwersacje. room. Bo nasze konwersacje nie mogą zajść tam, gdzie damy szatanowi przystęp. Hallelujah! Nie możemy dać mu przystęp. Nie możemy dać mu po prostu takie miejsce do działania. O, wiecie, tamci sprzeciwili się Bogu i odeszli. Odeszli spod naszego parasola. Jakiego, jakiego parasola? Japońskiego parasola? No nie. Don't have this kind of attitude. Nie miecie takiego nastawienia. Jesteście, you than that. Jesteście więksi niż to. Our mind must be than that. Nasz umysł musi być większy niż coś takiego. Widzicie to? Right? You must be bigger than that. I musicie Jesteście, mieć większy umysł niż w taki sposób jak tu dzisiaj, nie mogę się dzielić swoim sercem w niedzielę. Know, baby there. Bo tam mamy też chrześcijan niemowlaków. Jeśli I to, all będą o, like, "Oh, Christians are also also like like that. That. Gdyby się podzielił czymś takim, oni by mówili, o chrześcijanie, a nie tacy są, i może by się cofnęli. Ale wy jesteście ludźmi, którzy są liderami i ci, którzy chcą być liderami. So musicie, musicie słyszeć takie rzeczy. Right? So a way. Way. I kiedy ktoś do Was przyjdzie, powie wiesz, co, czuję, że Bóg mnie prowadzi gdzieś w innym kierunku. Say, nie, musi, nie powinieneś mu tak mówić, to pozwól, że się pomodlę za, za ciebie. Is Pan mi pokazuje. That there there is że są łańcuchy dookoła twoich strugów, a szatan sprawił ślepotę nad tobą, And if you move from this church, jeśli ujdziesz z tego kościoła, ugrzęźniesz w chińskiej restauracji przy twoim domu. No, no nie! You see? Widzicie? And the thing is this. I rzecz the w tym, że decyzja, jaką podjęli, nie powinna was w to... Y, y, Ingerować, znaczy nie, nie, nie powinna was w to angażować. Nie powinna was angażować. Ja, w zeszłym tygodniu zadałem pytanie pastorowi Dawidowi: people, jak wielu ludzi z tego kościoła jest tam u ciebie? I, jaka to liczba? Upewnij się, mu, mówię mu. Nie chcemy mieć takiej gąsienicowej służby. Okay. Many of you already Niektórzy z was już są gąsienicami, right? You are not tak? saved here. You are not saved here. To, to nie tutaj się zba, zostaliście zbawieni, tak? Maczyniec gąsienica. Maczyniec gąsienica, right? Tak. A little bit older caterpillar. Troszkę starszą gąsienica. On nie. Right? Tak? Przeszedł z innego kościoła. Right? Wy z innego kościoła. Many of you came from Wielu z Was przyszło z innych kościołów. Right? So in another, sure. you Czyli znowu, ha, jeżeli pojawi się jakaś sprawa, to co? Z, znowu się zmienisz w gąsienicę? Right? So now No, czy mamy być wkurzeni na pastora Dawida? Yeah, he went because he had a call. Nie, on poszedł, bo miał powołanie. But you don't have a call. Ale ty nie masz powołania. <laughs> tak? So don't go. Więc nie odchodź. Don't go. No nie odchodź. If you go, jeżeli odejdziesz, then you are a caterpillar. to znowu jesteś gąsienicą. You'll never become butterfly. Nigdy nie staniesz się motylem. Right? Because if you go there, what happen? Bo jeżeli pójdziesz tam, to co you się know, stanie? Wiecie, co się stanie? Po trzech, czterech miesiącach. Będziesz szukał znowu kolejnego kościoła. I później pójdziesz znowu tam. I całe chrześcijańskie życie, kościół od kościoła. Wiecie, ile w moim chrześcijańskim życiu, w ilu ja kościołach byłem? W dwóch. One Catholic. Jeden katolicki.

to jest dlatego, że Bóg robi coś nowego. To jest nowa godzina, w której Bóg coś robi w Polsce. Czy ja się zgadzam ze wszystkim, co ma tutaj po prostu miejsce? Z niektóry, niektórych rzeczy nie rozumiem. Powiedziałem pastorowi Jakubowi tak. Zapytajcie go. Spytajcie go, człowieku. Masz takie radykalne powołanie.

So a lot of people this church. Widzicie, i ludzie przychodzą tutaj do tego kościoła They want him to be the normal pastor. i oni chcą, by pastor jako był normalnym pastorem. Spotkaj się ze mną na kawkę. Przyjedź do mnie, pomóc się o mojego nie niemowaczka, który właśnie się narodził. You are in the wrong church. jesteś w niewłaściwym kościele. Bo kiedy go będziesz szukał, on będzie w Papui Nowej Gwinei. Kiedy on come back, your będzie dwa lata młode. I, I do czasu, kiedy on wróci stamtąd, twój, twoje, twoje dziecko będzie już miało dwa lat. You know Wiecie, co mu powiedziałem? I've been in the for over 50 years. A jestem w kościele ponad 50 lat. I told him this. Powiedziałem mu tak. Żyłem w kościele więcej niż w świecie. Ale... Są rzeczy, które Bóg robi w Now. Do których nie dołożę moich pięciu groszy. I na które nie wydam swojej opinii. Bo to jest coś, co powstaje nowego. Coś For nowego. This time, na ten czas. That I have never seen, którego ja nigdy nie widziałem wcześniej. If I give my opinion, gdybym ja zaczął wydawać swoje opinie. I may become, I may stop him. Mógłbym go powstrzymać. So what I told him is this. Więc powiedziałem mu tak, I said we must make sure musimy się upewnić, new że nowe pokolenie polskich młodych ludzi przychodzi do tej chrześcijanki. Polaków, młodych Polaków wstąpi do tego kościoła. They were never part of any church, którzy nie byli wcześniej częścią żadnego zielonoświątkowego, zielono charyzmatycznego kościoła. Bo je ale jedyne, co widzieli, to no, I z tych możemy wzbudzić nowe pokolenie, które będzie myślało I poza schematami. Only way we can reach I to jest jedyny sposób, upowiedziałem, w jaki możemy sięgnąć po Polskę. Nie zrozumcie mnie źle. Jesteście dobrymi ludźmi, ale ciągle macie śmiecie w głowie, bo przychodziliście sobie z, z innych normalnych kościołów. Dopóki Bóg tego nie zabije, będziecie sami problemem dla siebie. Będziecie sami problemem dla siebie. You will become the biggest of what he is going to do. Będziecie największym hamulcem tego, co pastor Jakub chce robić. No dalej. Dlaczego? Bo już macie pomysły, jak to powinien kościół wyglądać. Kiedy ja byłem w swoim kościele, nigdy nie byłem w kościele charyzmatycznym wcześniej. Wchodzę tam z kościoła katolickiego, o tak. For 12 <grym> lat byłem, przywykłem do czegoś takiego. I nagle sobie dzwonić tymi dzwoneczkami, tak. I was boy. I ja, know byłem, ring. ja byłem ministrantem, ja wiedziałem jak dzwonić. I walk in A potem wchodzę do tego zielonoświątkowego zielono climbing up the wall. Demony, łażą po ścianach. Jesus! 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 Jezus, Jezus, Jezus! Przez pół roku! I had demons coming out of me. Demony na mnie właziły. I know the names of the demons. Znam ich imiona John Paul the first, John Paul the second, John Paul the third. Jan Paweł I, Jan Paweł II, Jan Paweł III. All coming out. Wszystkie wychodziły ze mnie. Bo so tyle we mnie religii było. My religion taught me, Moja religia mnie nauczyła, quietness is holiness. cichość to świętość. God don't like this Bóg nie lubi nieporządku. Bóg tylko się pojawi, gdy będziesz tak chodził. And then have incense. A potem będziesz palił te kadzidła. I a revolution on the inside of me. Ale miałem rewolucję, wewnątrz mnie. I get rid of. I musiałem się pozbyć pewnych rzeczy. Can you believe it? Możecie w to uwierzyć? 40 I'm still getting rid of stuff. I 40 lat minęło, a ja nadal pozbywam się pewnych rzeczy. You think myślicie, że już jestem totalnie uwolniony? No! No nie! No. Nie! Co Bóg próbuje tutaj zrobić? Widzicie, ten naród nigdy nie miał przebudzenia. Wszyscy ci dobrzy pastorzy w tym narodzie są bardzo z są bardzo szczęśliwi z powodu, w jaki ma się Kościół dzisiaj. A to, co próbuje pastor Jakub zrobić dzisiaj, no dla nich nie ma sensu. Nie powtarzajcie tej tutaj rozmowy. Pastorzy, którym ja musiałem wyjaśniać, to co tu się dzieje? To są pastorzy z Polski. Godziny na telefonie wisiałem z z godziny z jednym z nich nawet pastor? Aha. Jak ewangelista mógł stać się próbować pastorem? I mówię mu tak. Wiesz, że ja jestem pastorem, tak? Ja church. Mam kościół. Nie? Mam kościół w Singapurze, w Chinach. I w różnych miejscach. I you know miejscach. I started? wiesz jak ja je zacząłem? Oh, I don't know. How you start? No, ja nie wiem. No. Jakieś zacząłeś? Seventeen years I was evangelist. Przez 17 lat byłem ewangelistą. I started as an evangelist. Ja rozpocząłem jako ewangelista. God can shift. Bóg może zmieniać. God can take an ewangelist, make him a pastor, take a pastor, make him a prophet. Może wziąć ewangelistę, zrobić z niego pastora, a z pastory może zrobić proroka. Kiedy to powiedziałem, to ten pastor z Polski mówił, o tak, ty, ty byłeś ewangelistą? Co, nie możesz poznać po sposobie, w jaki głoszę? Nie możesz tego rozpoznać. No dalej. So, you Więc know, wiecie, ja musiałem wyjaśniać te rzeczy pastorom z Polski. So it's like a, so I'm a very Jestem naprawdę wstawiony w interesującą sytuację. Very interesting. Interesujące to. Ale. You know, mnie to na razie bawi. I've seen, I've seen Bo widziałem, jak Bóg wzbudza swoje poruszenia w różnych, w różnych miastach, w różnych And częściach świata. I widzę to już, co tu się stanie. Widzę już to, co Bóg zrobi przez ten ruch. But I also can see the intense fight. Ale widzę też tę intensywną walkę. Powiedziałem, tak, pastor, robię Bo my dużo rozmawiamy, jak wiecie. Rozmawialiśmy o Afryce. Ja powiedziałem, musisz jechać do Afryki. A, ja, a, a mi się pyta bo. bo ja wiesz, to Znacie, na, na, na Teraz... Teraz w świecie, gdzie jest największa miara namaszczenia teraz, z takiego ewangelistycznego namaszczenia, jest w Afryce. W Afryce. Razem z całym, z całym tym zamieszaniem, jakie tam jest. Musisz tam pojechać co najmniej raz lub dwa razy w roku. Tak mi powiedziałem. Dlaczego? Bo to, czego ty, ty nie masz, musisz pojechać tam i wziąć to stamtąd. Singapur mnie. Wiesz, mnie? China mnie. Singapur mnie nie zmienił. Wiecie, co mnie zmieniło? Chiny. Bo kiedy pojechałem do Chin, czegoś dotknąłem. I kiedy tego dotknąłem, wróciłem, to już coś innego było we mnie. Byłem przemieniony. Więc powiedziałem to do pastora Jakuba tak, jeżeli będziesz tylko tutaj siedział, to ci polscy faceci cię zabiją. They will. Zabiją, because they will change the temperature down. Bo oni będą próbowali skręcić temperaturę. Jacob, it's, okay. it's okay, Pastor Jakub. Jacob, come on, calm down. It's okay, uspokój się Jakub. Uspokój się. See, they will kill, they will kill the fire. Zabiją ten ogień. They will kill the fire. Zabiją ten ogień. See, I'm, I'm spiritual father, you know, it's not just a, a name. Wiecie, to, że jestem duchowym, duchowym jego ojcem, to nie jest tylko jakaś nazwa. But to opportunity for him. Ale próbuję tworzyć te okazje, sposobności dla niego. Maybe two, years ago, może dwa trzy lata temu. You know, I, we doing a maker kiedy robiliśmy konferencję history, history maker conference. Byliśmy w dwóch różnych miastach. And the main was the main one we had like maybe 200, young w z tych miast 200 młodych osób. But then there was another one, which was, I think, 2500. Yeah, there, 2500. Ale w drugim w drugim z tych miast było coś 2,5 tysiąca ludzi. And you know my partner organized twenty thousand, I mean twenty thousand US dollars. I na organizację tego było wydane 20 dziesiątka tysięcy dolarów. And you know and we were walking in. Jeśli wchodzimy tam. When we were walking in. I kiedy wchodziliśmy? You know I could already see him. Ja już go widziałem. Ooh, explosion, explosion. Ju, już tak czuł eksplozje. Right? But the honest truth is this. Ale prawda jest taka. That meeting was organized for me to spotkanie było zorganizowane dla mnie. Bo jestem liderem służby History Maker. Ale wiecie co? Ja już tego nie potrzebuję. On tego potrzebuje. Pastor Jakub. Więc powiedziałem mu tak. Idź i się naciesz tym. Mówi, dawaj, dawaj, idź. I on tak na mnie spojrzał. I ja, mówię, ja mu mówię, to zależy od ciebie. I patrzę na faceta, który to zorganizował, który wydał 20 tysięcy dolarów. I mówię, hej, chodź, idziemy na kawę. I byliśmy tam sobie w piwnicy, takiej, piliśmy kawę. I kiedy tak piliśmy tę kawę, ten, co zorganizował, tak sobie w głowie myśli. I mówi, to ty nie przejmiesz tego. No tego mikrofonu? Ale no no no. Nie 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 nie. is our son's time. Our son's time. A to jest czas mojego syna. Not our time. A nie, nie nasz czas. Our time to drink coffee. Nasz czas to picie kawy. Then he finishes and comes up. I put him on him, right? He comes up after after he cooks, i schodzi tak. Come, come sit down, brother. I mean, mówi: "Chodź tutaj, przy, przysiądźcie, bracia." Ha. I mówię jak było? Explosion. Eksplozja. Ja byłem ubłogosławiony tym. Why? Dlaczego? Because I'm given an opportunity Bo ja mu stwarzam okazję, to push him, by go popychać, to encourage him. by go zachęcić. Dlaczego? Bo może żaden z polskich pastorów by tego nie zrobił dla niego. Bo może nie ma pastora w żadnym innym zakątku świata, który by coś takiego zrobił. But I will do it for him. Ale ja to dla niego zrobię. And I, and I, don't need your I ja nie potrzebuję waszych oklasków. Okay, I don't need your Ani wasze, waszej chwały. Bo ja rozumiem swoją rolę. Moją odpowiedzialność. I will never my Nigdy nie porzucę, po, nie porzucę swojego zadania. Do tej pory, jak będzie mnie nazywał swoim duchowym I'm ojcem, for him. ja będę stwarzał na niego okazję. Będę go też u... Policzkowo. And I'm encourage him. Ale też zachęca. I tak samo z pastorem Dawidem. Come on! dalej. So if you all see me there, Więc jeżeli by zobaczycie mnie tam! Say, o! O! I powiecie o! o! Pastor, Richard, Pastor, David. Pastor Richard z pastorem Dawidem. Come on! No dalej, no. Don't let your stupid head go there. Nie pozwólcie, by to takie głupie rzeczy pojawiły wam się w głowie. He's my spiritual son On też jest moim duchowym synem. Come on. No dalej. He's my spiritual son too. On jest też moim duchowym synem. Nie porzucam moich duchowych synów. I, don't, I, don't I encourage them, Zachęcam je. Ich, for them, stwarzam okazję. Czasami ich karcę. But Ale make sure, make sure, upewniam się. They go way than I ever will. Że zajdą o wiele dalej niż ja. And when I'm done, I kiedy już skończę from heaven, Z nieba. Drink coffee with Jesus. Będę sobie pił z Jezusem. Maybe not Jesus. Może nie Jezus. Może nie Bo to już jest inny poziom. drink coffee z Timothy. Może z, ty z Tymoteuszem będę sobie pił tę kawę. Może zejdźmy trochę niżej, na, na jakiś inny poziom. You know, all people, wiecie, apostol, apostol. Wszyscy ci, którzy się tak nazywają apostołami, no to trzeba ich wiecie, nie? Come on, no. Idioci, no. Right? Tak. Judge. Church, we live in we in such an important time. W takim ważnym czasie. I I don't even know how I can describe it to you. Nawet nie wiem jak wam to opisać. Because the way things are going. Bo sposób w jaki rzeczy się toczą. By by 2030, 2030 America's power will begin to diminish. Do 2030 roku stany Zjednoczone stracą swoją moc. Europe has already turned its back against Christ. Europa już się odwróciła plecami do Chrystusa. Scena Europy jest gotowa już na dominację szatana. Gotowa. Wszyscy ci, którzy tam stoją i krzyczą Europa będzie zbawiona. Jak? Tak, że ty będziesz sobie siedział w, w kawiarence? Type Musimy wzbudzić inny rodzaj ludzi. Ludzie kościelni tego nie zrobią. Ludzie, którzy chodzą tylko do kościoła w niedzielę, Wielkanoc, święta Bożego Narodzenia. Przez tysiąc lat nie zmienią kraju. Potrzebujemy ludzi, którzy są gotowi umrzeć dla Jezusa.

Kupią sobie jakiś t-shirt. Myślicie, że to rozumieją? No nie, nie. To jest coś nowego. To jest jeszcze w duchu, ale jeszcze nie w nich. Ale ktoś musi walczyć. Ktoś musi popychać. Ktoś musi wykopać te drzwi. You have to be a different type of church. Musicie być innym rodzajem kościoła. Nie możecie być takim typowym kościołem, któremu zajmuje 20 lat, by spłacić kościelną pożyczkę. Do czasu, kiedy spłacą tę pożyczkę, pastor wyłysiał. Może żonę też już stracił. So you have to think Wszystko jest inne, right? Tak. How many have you saw the new building? Jak wielu z was widziało ten nowy budynek? How many? How many you saw the new jak wielu z was widziało nowy budynek na zawodzie? Jak wielu z was widziało na zdjęciach chociaż? Tak. jak wielu z was bierze na własność ten ruch? You know what going to cost? Wiecie, ile to będzie kosztować? Pastor Jacob's Stress and faith. Ile to będzie kosztować pastora Jakuba Stresu i Wiary? Widzicie? Jeżeli mówię, że ja jestem częścią tego nowego kroku. to so is what you Pastor Jakub nigdy tego nie powiedziałby mówił. Ja tym... Jeżeli mówisz, że jestem tego częścią. You know what? To, this, jest to? This is the big chunk. to jest taki duży kawał. I don't know how we're raise it, Nie wiem jak. But maybe I can raise. Nie wiem, jak zbiorę te fundusze. 5, chyba, Może mogę zebrać 5000 tysięcy zł. złotych. Może 10000 tysięcy złotych na ten budynek. Ja pójdę i, i będę to zbierał jakoś. To jest rewolucja. Kiedy ja się przeprowadzałem z pierwszego budynku do drugiego, one of my staff, jeden z członków mojej, mojej załogi, czyli staffu, she sold her house. ta pani sprzedała dom. Sold her house. Dom sprzedała. Przynosi mi 200 tysięcy dolarów. 200 tysięcy dolarów mi przyniosło. No. Nie wcale jakaś bogata she pani. Wiecie co mi mówi? Nie możesz sam walczyć. Ja będę walczył z tobą. Dlatego history maker jest wszędzie. Bo jesteśmy innym typem ludzi, innym gatunkiem wręcz ludzi. Mogę wam coś jeszcze bardziej szalonego powiedzieć. Trzy lata temu miałem umrzeć. Moja. Moja nerka mi wysiadła. wysiadła mi. I zadzwoniono do mnie. Poszedł, pojechałem do lekarza. Pytam się lekarza, jeżeli ta nerka przestanie działać, jak, jak, jak długo mam, jak dużo czasu. Lekarz mówi, jakieś pięć lat. So I hallelujah." Mówię, okay, hallelujah. Gotów jestem iść do nieba. Nawet dzisiaj jestem. Just mi tylko taksówkę, stamtąd i jadę. Nie ma tu nic na tej ziemi, co by mnie pociągało. Jedyne czego będę za, za czym był tutaj jeszcze tęsknię to moja córka, dwie córki i żon. I off my house. mój dom. My house is worth right now 350, 000. Mój dom jest teraz wart 350 no tysięcy dolarów. Moja żona nie miałaby żadnych długów. płacone dwa samochody spłacone. W banku są jakieś tam fundusze. I said, Lord, I'm ready. Mówię, panie, jestem gotów. Is the taxi Dawaj tą taksówkę. Gdzie ona jest? Hallelujah. Kiedy chodzisz z Bogiem, nie boisz się śmierci. I I'm so to die. Tylu ludzi mówi: O, ja tak się boję umrzeć, ty głupcze. Spotkasz się z Jezusem. Dlaczego boisz się umrzeć? And I, got this call from a in California. I dzwoni ktoś do mnie z, z, ze szpitala w Kalifornii. We got a kidney for you. Mamy dla ciebie nerkę. Your will be next month. No, next week. Twoja operacja jest w przyszłym tygodniu. I Mówię, jak? To niemożliwe. And about to go to surgery, I tuż przed operacją przysłają mi imię od dawcy nerki. One of my from Jeden z moich uczniów z Singapuru. One of my leaders. jeden z moich liderów i call my leader i say what did you do dzwonię do niego i mówię i coś ty zrobił you know what the person said? i wiecie co ta osoba powiedziała you are not going to die while i'm still alive nie umrzesz dopóki ja żyję i will not give one kidney but i will give two if i need to nie oddałbym tylko ten jeden ale i dwie jeśli trzeba i say you are crazy mówię że jesteś i później on dodał, If mine don't match, jeżeli moja nie będzie pasowała, we have few more me. mamy jeszcze kilku innych w kolejce za mną. To jest zespół, który chce zacząć rewolucję. To jest zespół, który chce zacząć Boży ruch. To nie jest jakiś normalny kościół. Come on. No dalej. This is not normal. To nie jest normalne. Normal. Te tamte to są normalne. This is a Ale to jest rewolucja. This is a move of God. To jest Boże poruszenie. Takes. I cokolwiek trzeba na to dać. I will pay the price. To ja you know what I was reminded of when that happened? When my disciple sold the house, and put all that money in my feet. Kiedy u, uczeń właśnie sprzedał, ten mój uczeń sprzedał dom i położył mi to u stóp. And my second, one of my second leaders A drugi z liderów przyszedł i powiedział też, że pastorze jestem gotów zrobić coś dla Boga. I said, your bag and mów to this country. Mówię mu, pakuj się i jedź do tamtego kraju. No questions, Żadnych pytań, pojechał. And the third one went to the hospital bed. A trzeci? Pojechał na łóżko szpitalne. I wiecie, co mi się przypomniało wtedy? Book of Acts, dzieje apostolskie. Book of Acts. dzieje apostolskie. That's what we need here. Tego tu nam trzeba. That's what we need here. Tego tu nam trzeba. You are not here for your ego. Nie jesteś tutaj ze względu na swoje osobiste ego. Pokażę wam pewien werset. Widzisz, kiedy apostoł jest powołany by być apostołem, jest na nim ciężar, by, by zbudować kościół. A for the intimacy intimacy of the kiedy jest powołany na proroka, wyzwanie jest, by zbudować intymność w kościele. When he's called to be A Kiedy jest jest Kiedy jest powołany na pastora, yeah. jest na nim ciężar wobec ludu Kościoła. A kiedy jest powołany na ewangelistę, niesie ciężar na dusze ludzkie, które są zgubione. A kiedy jest powołany na nauczyciela, to zajmuje się doktryną i nauką w kościele. I ostatecznie co się stanie? To to, że powstaną te obdarowania. Gdy ja zaczynałem, zmieniłem się y... Z nauczyciela Biblii do pastora. Prze przesunąłem to. Kiedy ja się przemieniłem w tego drugiego, nie miałem czegoś jak ten drugi. Ale dzisiaj I a of a mam serce pastora. You know, I, I care for Naprawdę szczerze dbam o ludzi. I started, I Ale kiedy zaczynałem, nie miałem czegoś takiego.

by wywalić to na zewnątrz, te drzwi. Are you seeing this? Widzicie to? Gdyby Bóg czekał na wszystkie te kościoły, by przemieniły Polskę, years, it will still be the same. to przez 100 lat kolejnych ciągle będzie tak samo. Will still not be Polska w dalszym ciągu nie będzie zbawiona. So what is this? What is this? Więc co to wszystko jest? Co to jest? I can it. Ja mogę opisać to tak. 1 Samuel 22, 22, 22 vers 1 od 1 i dwa. Potem Dawid odszedł stamtąd i uciekł do jaskini Adulam, kiedy jego bracia i cała rodzina jego ojca usłyszeli o tym, przyszli tam do niego. I zebrali się wokół którzy byli uciśnieni, wszyscy, którzy byli zadłużeni, wszyscy, którzy byli rozgoryczeni, a on stał się ich przywódcą i było przy nim około 400 mężczyzn. Czy nie to, czy nie interesujące? They were, they were to byli rebelianci. Jeżeli chodzi o wasz kościół, to też jesteście rebeliantami. You came from somewhere. Skądś przyszliście. Right? Tak? Skąd Bo nie byliście usatysfakcjonowani. No. Dlaczego się tu przeprowadziliście? Bo chcieliście widzieć coś nowego. Some, we we to new, but we actually like Wiecie, czy to nie interesujące, przeprowadzamy się skądś, bo chcemy czegoś nowego, ale tak naprawdę w tym nowym podoba nam się to stare cały czas. Tak? Right? Tak? We still like. Cały czas lubimy the old. To stare. Right? Because something new. Bo coś nowego tu jest. And you know there's a crazy thing about this story. Wiecie, historia w tej, w tej historii right? These guys, these guys were the guys. Bo to Byli najbardziej szaleni faceci tutaj. I mean, to była naprawdę niesamowita armia. You know they, they, made a, they recently made a documentary. A movie about Alexander the Great. Wiecie, ostatnio nakręcili taki dokument o Aleksandrze Wielkim. I Ja oglądałem to. I is To jest naprawdę nies niesamowite jakim on, był, jakim on był, mistrzem strategii wojennej. At 30 years old, miał 30 lat. He wanted to die, I chciał umrzeć. Because there was no more war. Bo już nie było wojen. There was no more war so he's like nie bo już już wojem więc on tak I guess my time's all chyba już skończył się mój czas The guy was born for war Facet był urodzony do wojny He's facing an army On stał na na naprzeciwko armii The, 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 the Median Persian army Medioperskiej armii And his army was so small A jego armia była taka mała And all his generals that are with him say that we will lose Jego generałowie którzy byli przy nim mówili przegramy There's no way Nie ma szans so Mówimy, oni mówią, ta armia jest tak tak olbrzymia, jak my sobie damy z nimi radę, jak ich zabijemy. A jego nastawienie było naprawdę interesujące. On mówi, oni są tak wielcy, że szanse, szanse, że my ich, zabijemy ich bo jest ich tak, wie, tak wielu, więc szanse, że my ich zabijemy, są większe niż szanse, że oni nas zabiją. Bo nas jest mniej. A jego, a jego generałowie tak się patrzą? Co? co? Bo on był czempionem. 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 Patrzcie, co Bóg tu zrobił. wziął najbardziej radykalnych, niezadowolonych. To są ludzie z jakimiś wadami, z jakimiś because problemami. They, because they knew that this one man jeden had this in mia, miał jakąś zdolność w sobie to move them by przesunąć ich from what they are not z tego czego nie z tego kim nie są. To what they are. Do tego kim będą. Amen. I That's one guy. His name is called Dodo. -Do. Dodo jest taki człowiek. Jakie głupie imię. Dodo. Like, like a dog name, Dodo. Jak, jak pies jakiś. Dodo. <laughs> Dodo. Dodo. You know, it tells about Dodo. Mighty man. Tu, opowie, it says... O, jest tutaj mowa o, o Dodo. He więc, fought, że on he walczył. Jest tak napisane, że on walczył, walczył, walczył. The sword stuck to his hand. Że miecz mu przymarzł do ręki. How? Ale jak? How can I... A knife stick to your hand. Jak tak może ci przywrzeć miecz do ręki? To Więc wiecie, ta jego chęć, by zabijać, była silniejsza niż zdolność tego miecza, by zabijać. Gathering yeah. I spotkali się w jaskini Adulam. The is you. Naród was obserwuje. They are right now, you know, right now the best topic in Poland. Teraz najlepszym tematem w Polsce. Is the Catholic Church Now. To dwa, kościół katolicki i now. Only two subjects. Tylko dwa 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 tematy. Because now the, now the Catholic Church is becoming gay. Bo teraz kościół katolicki zmienia się w, w gejowy. Yeah, also, What's going on? Oh, the priests are praying for gay.

I księża mówią, co, co? Wow. We went to my, my byliśmy w seminariach. Greek seminary, Hebrew seminary. Uczyliśmy się greki, hebrajskiego, Theological seminary, Latin seminary, teologii, łaciny. mother's seminary. Cmentarza mojej matki. But how come this, A jak to this church? się dzieje, że ten thousand, kościół thousand ma tysiąc ludzi w szkole? Wow. What are they doing? Co oni robią takiego? To, wy jesteście tematem. You're the topic. See, that's a good thing. Dobra, to Because you're creating an awareness. Bo tworzycie taką świadomość. But also Ale jest też niebezpieczeństwo. Why? Dlaczego? You're coming under the Bo jesteście w świetle reflektorów. The is being on. To światło jest na was zwrócone. So you know Wiecie, jaka moja jest modlitwa? Mówię, Panie, zwolni to, spowolni to. Spowolnij to. Slow it down. Spowolnij to.

The biggest have Największe służby się załamały. Okay? One pastor in Colorado. Jest pewien pastor w stanie Colorado. He had a church of 14, 000 people. Miał kościół church tysięcy ludzi. Watch this. Listen to this. I Słuchajcie tego. He was the był szefem, of the, prezydentem of the national a, Takie, takiego narodowego zgromadzenia denominacji. You know how many churches were in this group? Wiecie ile kościołów było w tej grupie? 45,000. 45 tysięcy kościołów. Nie będziemy wspominać ich e, po nazwie, bo nie chcemy atakować ludzi. Right? I, I wiecie co się stało? A male Dowie, dowiedzieli się, że on miał chłopaka, mężczyznę. His Kościół się załamał. W sensie takim, że się zapadł. This year. W tym roku jeden z biggest ministry w Kansas City. Jedna z największych służb w Kansas, Kansas City. Największa w Kansas City. Zapadła się. Inna, tuż przed moim wyjazdem. Numer jeden czarny głosiciel. Czarnoskóry. Dowiedziano się, że chodzi po klubach nocnych. dwie rzeczy się Ci się tam dwie rzeczy. Sex and drugs. Seks i narkotyki. Boom, 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 boom. They're collapsing. Zapadają się. Why collapsing? Dlaczego się zapadają? Because when the starts shining, Bo kiedy świeci na ciebie światło reflektorów, everything will be exposed. wszystko będzie pokazane. The anointing, Namaszczenie. And the weakness. Ale też i słabość. Dlatego też we've got to clean up our life. musimy posprzątać nasze życie. To dokąd ty zmierzasz? You, if you don't clean up your life, jeżeli nie posprzątasz swojego życia, you are going to, to stanieś się największym showem jako, jako clown na, na największym you're pokazem. Not, to. You're not going to lead the most people to the Lord. You're going to cause most people to backslide. Nie sprawi, że przyprowadzisz najwięcej ludzi do Chrystusa, ale sprawi, że najwięcej ludzi odejdzie. So, it's not about shopping, tu nie chodzi being o, excited, o krzyczenie, o bycie podekscytowany and, and events, i, ro, I nie chodzi o robienie tych wszystkich wydarzeń. But the is, ale pytanie jest: are you on the inside? czy jesteś przemieniony w środku? When the light shines, bo kiedy zaświeci to światło, it's going to, to ono wyjawi. Come on. Kiedy ja za, za, zaczynałem służbę, było namaszczonych, wybranych osiemnastu z nas. Today? Dzisiaj Only two left. dwóch zostało. The other guy? Pozostali. You know he is A ten pozostały, który jest w służbie, on jest tylko dla, w służbie, tylko dlatego, że ja pojechałem i któregoś dnia sprowadziłem go z powrotem, bo on też odszedł, ale ja znalazłem go i sprowadziłem. Dzisiaj jest powrotem służy. A spośród tych 18? Myself? Ja? Gifting and anointing? To spośród tej osiemnastki, moje namaszczenie i obdarwanie? To było numer 15. Not even top Nawet nie byłem w tej topowej piątce. The top five? Tych top pięciu. The incredible anointing. Niesamowite namaszczenie. Come on! No, dalej. Jedyna różnica między mną a nimi, To było to że ja byłem bardziej złamany niż oni. Because Bo Bóg nie dawał mi szans. Bóg upewniał się, że będzie mnie łamał, kiedykolwiek mógł. Konfrontował mnie, kiedy tylko miał na to okazję. I dlatego też, że ja nie, pozwala, nie pozwalałem na pewne rzeczy. I nie pozwalałem sobie, by wejść w tamto miejsce. 1994, w 1994 I was sitting in a table, siedziałem przy stole i siedzieli tam pewni top głosiciele. If I the name, you will know. Gdybym wspomniał ich nazwiska, znalibyście je. All the same table. Przy tym samym stole, siedziałem. The guy I with, bo facet, z którym współpracowałem, was the right hand to był prawą ręką Morisa Serella. I powiedział mi tak: Zostań ze Będziesz się mnie trzymał, to będziemy latali prywatnymi odrzutowcami. On już wtedy takimi latał. Poruszał się w takim kole, w, w takim w kręgu najwspanialszych. Ja tam byłem. Widziałem własnymi oczami. Widziałem, że byli szczerzy, ale widziałem też korupcję. Widziałem chciwość. Bo ja byłem tam za kulisami też. Wszystkie te spotkania na 100 tysięcy, na 80, 000, to to jest nic. Byłem, widziałem, robiłem takie rzeczy. I Duch Święty wtedy mnie pyta, co ty chcesz? To? Czy Chiny? Tak mnie zapytał. Chcesz takiej grupy jak ta? Albo może chcesz Chin? Not kidding, Ten człowiek dla którego pracowałem? On wiedział co ja mogę zrobić. He knew what I was doing. Wiedział już co robił. Próbował mnie manipulować. Chrześcijańscy liderzy manipulują. Me, I Przyszedł i powiedział tak. I dream last night. Miałem sen zeszłej nocy. And then the dream the Lord said, I w tym śnie Pan powiedział. Don't let you go. Nie pozwolę ci odejść. I looked at him. Ja spojrłem na niego. I said, I'm sorry. I mówię, przepromię. I also had a dream. Ja też miałem sen. He said, what's the dream? Jaki to był sen? On pytał. Let my people go. Wypuść mój lud. Come on. No. You know what he did? Wiecie co zrobił? He called all his friends. Podwo po przyjaciół. And shut the door for me. I poznałem mi drzwi. Said bad things opowiada złe rzeczy. Oh, Nie wpuszczajcie Richarda oh, ma, cool ma jakiś taki śmieszny charakter. Okay. Ale okej. Okay. Wiecie why? dlaczego? God Bo Bóg wzbudza ludzi. Not Nie ludzie. Not Nie ludzie. Więc, kiedy pojawia się to światło reflektorów, pojawi się też pokuszenie. Bo to światło będzie wyjawiać Twoje wady i słabości. Dlaczego ci, ci ludzie byli w stanie zostać w tym miejscu? Dlaczego byli w stanie zostać? Wiecie jak? Bo David was a broken man. Bo Dawid był człowiekiem złamanego serca. Jak to się stało, że Mojżesz był w stanie wybawić ludzi Izraela? Bo miał 40 lat łamanie Boga. Jak wy możecie być najlepszym wsparciem tej służby? Wiecie, ja patrzę to tak sobie po chrześcijańskich księgarniach. Większość chrześcijańskich książek nauczy Was, jak być numerem jeden, ale nie jak być numerem dwa. Jak być numerem dwa dla Jezusa? Czy widzieliście taki tytuł? Nie mają takich. Always Zawsze. Number one. Numer jeden. Right? But you know? Ale wiecie.

więc numer dwa to taki spory numer tak naprawdę. Numer trzy nawet to był duży Miał armię pięćdziesiąt tysięcy ludzi. To też sporo. sporo. Sporo więcej niż średniej wielkości kościół. Większość z nas musi się tego uczyć. Jak być najlepszym tym przy, przy nim. Tą prawą ręką. Jak mogłeś nauczyć być tą najlepszą lewą ręką. I mean, look at, look at The, the situations. Patrzcie na sytuację. Wyobraźcie sobie, że, że ten Dawid staje się numerem jeden. I on przebywa przy tym oryginalnym numerze jeden. And all he's trying to do is kill him. I wszystko to, co próbuje zrobić tamten, to go zabić. What to co próbuje zrobić tamten, to go zabić. Jest taka, ta, taka, taka mapa w sumie aktualna. David escaping to Engedi. Jest taka mapa nazwana, że David ucieka do Engedi. Now David is running here. David is in this cave. I mean, the whole map is David running from Saul. Namarowano całą mapę, jak to David uciekał przed Saulem, z jaskini do jaskini. You would think, right? By the time he becomes king, że do czasu kiedy zacznie królem, right? He will be the best, right? He be the most upset person. Będzie najbardziej taką wkurzoną osobą. But he wasn't. Ale nie był. He wasn't. Nie był. He kept his heart clean. On utrzymywał serce w czystości. He kept his heart pure. Utrzymywał swoje czyste serce. You know, it says, it says this about um, tak Elia. Right? It says in 2 Kings 3, vers 11.

Right. Here is Oto Elisia który, Elizeusz, który polewał wody. Przez 10 lat. Ten years, only do one thing. Jedną rzecz tylko robił Elizeusz. Water for ten years? Jak wielu z was polewało wodę przez 10 lat? After five years you want to do this. A może po pięciu, latach, po pięciu latach już tak chcecie robić? I'm tired of water now. I swing water. Już jestem zmęczony po polewaniem tej, tej wody, teraz zamachnę się. Bo... Why, why did that Dlaczego tak długo to zabrało? Because a value system God to bo jest pewien, pewien system wartości, który Bóg chciał ustabilizować. Look at David and look at wow. Patrzcie na Dawida i na Elizeusza. Elijah's ceiling was Elijah's Eliasza sufit był podłogą Elizeusza. Wszystko było podwojone. Jak? Polewanie wody. On pozostawał tam. Pozostawał. Nieważne co słyszał. I'm staying. On pozostawał tam. Bo to jest to, dokąd mnie powołał, mówił. A to jest ten człowiek, do którego mnie powołał. To jest ta osoba, do której mnie powołał. Jeżeli powołał mnie do niego, to ja będę się trzymał tego kursu. So with David, więc with the he Więc jeżeli chodziło o Dawida o tą opozycję trzymali się. With Elijah, you know, such basic, thing here, so basic so Jeżeli chodzi o tego Elizeusza, to też to były takie podstawowe rzeczy, takie nudne sposoby. So mundane, but he Takie właśnie nudne, takie zwyczajne, ale on trzymał się tego. Wiecie, to Bóg decyduje. Whether your ministry is local, national, regional, or global. Czy twoja służba jest lokalna, czy narodowa, czy regionalna, czy globalna. To nie ty i ja decydujemy. thought my. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że ja będę po świecie jeździł. Nigdy nie pomyślałem Nigdy nie pomyślałem, że będę gdzieś tam na drugim końcu świata. W tym roku jesteśmy w tym roku w sierpniu będziemy organizować history maker w Brazylii. A nie o to? Nigdy bym nie pomyślał. But God already knew. Ale Bóg już wiedział. But you know how long Ale wiecie, jak długo mi to zajęło? 20 years. 20 lat. Wiecie, jak długo wam zajmie? Probably five years. Może 5 lat. Co mi zajęło me tak? To, co zajęło mi tak długo, For you, dla Was it's going to be a lot przyjdzie to o wiele szybciej. For your generation. Dla Waszego pokolenia. Why? Dlaczego? Because God does not have 20 years. Bo Bóg już nie ma 20 lat. Time is shorter, shorter, shorter. Czas się skraca i skraca i skraca. The me took 50 years. Pokoleniu przede mną zajęło to 50, 50 lat. Pięćdziesiąt lat, że dotarli tam, gdzie dotarli. Dla was to będzie o wiele szybciej. Ale, the change you Musi też się u was zadziać szybciej. Mentalność was też dużo szybciej musi się zmienić. You see, my, my Mój duchowy ojciec był inny. Dawali nam okazję. ale nie don't give opportunity like the ones I create for my spiritual son. Ale oni nie dawali takich okazji jakie ja kreuję dla moich duchowych synów. He did, 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 Why? Ja tak. Because my generation we do different. Bo moje pokolenie robiło to już w inny sposób. One of my spiritual sons from Korea. Jeden z moich duchowych synów z Korei I had him I had him in a conference with, in, in Myanmar, in Myanmar. Uh miałem go na konferencji w, w Myanmar, w takim komunistycznym kraju tysiące młodych tam przyjechał miał 21 lat wtedy na konferencji na imię mu było John Young i on stał na scenie modlimy się, ja mówię ty, czyli są twoje urodziny, tak? on mi tak, tak you know, we Przynieśli ciasto, świętowali na przy tych wszystkich młodych ludziach, szczęśliwi, klaszczą, a potem mówię tak. Wszystkiego najlepszego, oto mikrofon. Cześć. Dzisiaj? Dzisiaj jest pastorem w Seulu, w Korei. Jest pastorem. Dlaczego? Moje pokolenie robiło to inaczej. Your generation? Wasze pokolenie? You must do different. Wy musicie to robić inaczej. Come on. only three, amen. Słyszę tego trzy amen tutaj. You must do different. Musicie robić to w inny sposób. Right? The pokolenie przed, przede mną. Kiedy ja byłem. Namaszczony? Do służby? Musiałem wchodzić do pokoju, gdzie siedzieli sami starcy, siwi. They zapytać jakiekolwiek pytanie na temat doktryny, teologii i musiałeś odpowiedzieć. Zła odpowiedź? Skasowany. Nie możesz być pastorem. We all outside looking at the book. A my wszyscy tam staliśmy przed Memorandum. pokojem i wkuwaliśmy i przepytawaliśmy się nawzajem. Bo w środku tam siedziało tam od księgi rodzaju poobjawienia. Ci starcy tam siedzieli. Nie żartuję. Jak wchodziłeś tam, to chciałeś nasikać na siebie. Serio, no tak było.

No, namaszczone. Come, we pray for you. Hallelujah. Father, in Jesus name. Hol, cho, cho, będziemy się śmialiś na to. Ojcze, w imię ja Jezusa. Pastor, hallelujah. Jesteś pastorem. Hallelujah. People say, how come you ordained him so fast? A ludzie mówią, jak mogłeś go ordynować tak szybko? Because our style different. Bo to bo już inny styl ten. Yeah, style. It's style. We have to go to room. Musieliśmy tam wchodzić do jakiś pokojików. Our style? A nasz styl? We are first. My ordynowaliśmy. Najpierw, wrong, jeżeli coś zrobili źle, slap to przylatywaliśmy tam i policzkowaliśmy. Why? Dlaczego? Because we have no time. Bo nie mamy już czasu. Nie mamy czasu, wolno, tak one one jeden by one. za jednym. Tysiąc ludzi tam jest do zbawienia, we a my tak jeden po jednym. No nie ma czasu już na takie rzeczy. O, doktryna musi stay bardzo blisko. W tamtych czasach oni musieli trzymać się tej doktryny i patrzeć, czy wszystko się tam zgadza. Ale, ale w, naszym, w naszym pokoleniu, my byliśmy gdzieś tam w jakiejś dżungli. I facet jakiś mówi, chce być ochrzczony. A najbliższa woda jest 100 mil stąd. Więc co robisz wtedy? W imieniu Jezusa ochrzczony. Hallelujah, holy water. Halleluja, św święta woda. Święcona tak naprawdę. I give him a new hairstyle. Dałem mu nowy styl włosów. Amen. I want to rub some of Chcę trochę. Hallelujah! Dajmy tego. Właśnie, right? przy... oh, I ludzie the... mówią, oh, what about the A co z doktryną? Well, you see the fire? Widzisz ogień przecież, tak? See? Widzisz? Why? Dlaczego? Nic z tym zle. Oni byli tak, tak ugrzęzli w metodologii, że zapomnieli o duchu. Halleluja! Hallelujah. So your generation, you have to think of ways. Więc w waszym pokoleniu musicie myśleć o innych sposobach. Right. How can we bring people through discipleship? Quickly. Jak możemy szybko ludzi przeprowadzać przez uczniostwo? How can we make them a stronger believer? Jak możemy uczynić z nich silniejszych wierzących? Wiecie, czekam na taki dzień, that when I come here, że kiedy tu przyjadę, or look from heaven, albo już będę patrzył z nieba, whatever, jakkolwiek, right? I see that a few people missing. będę patrzył, a paru z was już nie będzie. Then I, I znam sobie sprawę. One went to Saudi Arabia. Jeden pojechał do Arabii Saudyjskiej. One went to Irak. Drugi do Iraku. Hallelujah. Hallelujah. One went to Azerbaijan. Trzecia do Azerbejdżanu. You know I wiecie co? At that point, Wtedy I will say, powiem: we have won. Zwyciężyliśmy. Hallelujah. We Hallelujah. Have won. Zwyciężyliśmy. dlaczego? Bo wzbudziliśmy coś innego. Not go somewhere in Poland and the same group. Nie gdzieś w Polsce wylądowaliście i znowu ta sama grupa. Przyjechaliśmy do tego Kościoła w 1946. Our children were born here. Nasze dzieci się tu narodziły. Now our grandchildren. Teraz nasze wnuki and their children. i ich dzieci. We were all married here. Wszyscy się tutaj pożeniliśmy. And we were all die here. I wszyscy tu umrzemy. Boże! Zabijacie mnie. Nie stać nas na to. Musicie myśleć poza szablonami. Dlatego nie możecie dać sobą ponieść. Gdzieś. Jakieś rozmowy. Jesteście kimś innym, a macie być tymi czyniącymi pokój. Inny rodzaj wierzącego. Oh, you know, Wiecie, naprawdę podobało mi się sposób, w jaki pastor Jakub dał sobie radę z całą tą sytuacją. I, imagine, I'm in Wyobraźcie sobie, gdybym był pomiędzy. Right? Jestem pomiędzy. I co ja robię? Ja Idę do to pastora Jakuba. Yeah. I don't know David, man. So, nie wiem co z Dawidem. Potem idę do Dawida. Ja, nie wie, co, 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 co z tam. To... Jak jaka z tego korzyść? Żadna. Profit nothing. Żadna. Or, what's the thing I do? Jak powinienem to zrobić? Focus on your Skup się na swojej wizji. Bądź czyniącym pokój. Stop about that story. Przestań już rozmawiać o tej historii. Ta historia się zakończyła. Come on, no? nice, don't talk about it. Nie mów już o niczym. Jeśli nie masz nic miłego do powiedzenia Why? w tej sprawie, to because, nic nie mów. If other, don't Bo jeżeli my w kościele zaczniemy walczyć między sobą, to niepotrzebny nam diabeł. We don't need devil. Niepotrzebny nam. The devil say, Come on, friends, go Sobie tak powie diabeł: Dobra, ja już skończyłem, lecę na Hawaj. Right? Tak? Tak. Więc co robisz? Bo Come on, so nie we... talk about kiedy się spotkacie, mówicie: Okej, okay, nie będziemy rozmawiać w taki sposób, Kościele. jesteśmy cały czas no, przyjaciółmi. Cały czas się skupiamy na tej samej rzeczy. Może płyniemy w innym strumieniu. Ja chcę być z tobą przyjacielem, nie będę o tym gadał. See? Widzicie? Why? Dlaczego? To bo to się może stać problemem. To Będą te dyskusje. Ale to one są gdzieś te, te dyskusje no. w powietrzu, wiszą. No nie. No, Skupcie się na pracy. Kiedy hey, będziecie ich widzieć, mieć hey, innego ducha. I hey, pray. Pray. Modliłeś się, by twój kościół miał się dobrze, right? tak? you wiesz? Know, Wczoraj? I new Chodziłem tam sobie wokoło, bo mam teraz to mieszkanie w nowym obszarze, takim, gdzie... walking around I saw that, i A. Yeah, I saw him one corner, he was preaching. I on tam, Łukasz, głosił gdzieś tam. Yeah, he was busy naprawdę zajęte głoszenie. You know, so I thought, oh, hi pomyślałem, że może, o, może w sobotę tam się pójdę Why? z nim przywitać. Bo go chcę go zachęcić. What do you Iś, rób, rób swoją rzecz. Ale trzymaj się swojego kościoła. Trzymaj się jednego kościoła. Rób to, co robisz. Hallelujah! Hallelujah. Amen. Musimy motywować ludzi, popychać ich do tego samego celu. Tak, ale wiemy, że nasze wartości w Nowie są inne.

Ja się ożeniłem, kiedy miałem 31 lat. Wcześniej nie. Why? Dlaczego? Because I wanted Bo chciałem naprawdę podróżować, jak tylko się dało. Chciałem pojechać do różnych miejsc i ryzykować życiem tak, że gdybym umarł, nikt by po mnie nie płakał. Come! No dalej. Robiłem to, co chciałem robić. Bo wiedziałem, że byłem powołany. Jeżeli umrę, to umrę. Że, jeżeli mnie ukrzyżują, to ukrzyżują. Trudno. Moje powołanie było inne. Zadanie na mnie jest inne. Wy przyszliście tutaj, bo macie inne zadanie. Powołanie inne. I you dzień, kiedy wstajesz, musisz wybierać. Zostajesz? Zostaję czy odchodzę? You see, Widzisz, I, either decision is not wrong. żadna z tych decyzji nie jest zła. Nie jest zła. Right, if you say, you know, Jeżeli powiesz, I'm, I'm exhausted, maybe this season, Wyczerpany this season. jestem w tym sezonie, to może. Right. Last trip I was here, I met Natalia. Kiedy byłem tutaj ostatnio, to spotkałem Natalię. I met her... Spotkałem ją w restauracji. Dziś tym razem też się z nią spotkam. Będę z nią rozmawiać I spytałem się, co. A, czy, you, you. Ja, ja już z nią rozmawiałem, i spytałem się, co się stało. Rozmawiałem z nią. Mówi, ty przecież ty się wypalasz. Ona tak. Ona chciała się jakby udowodnić, że się spełnia. Bo wiele razy przecież mi mówiłaś, że muszę zwolnić, muszę zwolnić. Ja też jej to mówiłem, ty musisz zwolnić Natalię. I teraz ona powoli wraca. Ale powiedziałem znowu jej, ej, spowoli, spowoli to. My nie chcemy tracić chrześcijan. Wiem, że to jest ciężka sprawa. To jest moje My nie chcemy tracić ludzi, i to jest nasze people. My przecież musimy iść za tymi, co zginęli. Idziemy za nimi, po nich. Po tych zagubionych. Ale oni są w innym miejscu. We know our assignment. My znamy swoje powołanie. Zadanie. Ale nasze, that's not make us arrogant. zadanie nasze nie powinno zrobić nas aroganckich ludzi. Oh, you are number three. O, ty jesteś numer trzy. Ja jestem numer jeden. Different call. Inne powołanie. Different Inne zadanie. Hallelujah. Widzicie, w miarę jak ten Kościół będzie wzrastał, to jest door. To są takie drzwi obrotowe tam. Ludzie przychodzą do kościoła co niedzielę. Musimy to rozkminić jakoś. Jak zrobić, żeby te drzwi były coraz mniejsze i mniejsze? By coraz więcej ludzi zostawało, a mniej wychodziło z to. Tak? Musimy to rozkminić jakoś. Co musimy zrobić? Jak?

ciągnąć tę samą wizję. No to jest wyzwanie. Very Bardzo wyzwa, jest easy. wyzwanie. Młodzież to łatwa rzecz. To do. Nic nie mam do roboty. Easy. Łatwo. To school, come home. I idą do szkoły, wracają Don't do domu. To cook. Cook. Nie muszą nawet gotować, bo mama im gotuje. Wife Żona też ma inne zadania. Right? Tak? Cook, change diaper. Zmienia te pieluchy, gotuje. So many to do. No różne rzeczy musi robić. Musimy by, przemyśleć Jeżeli chcemy być modelem w tej nowej rzeczywistości w nowym budynku. Right? I love what, uh, me this week. Podobało I mi się to, co pokazał mi Pastor Jakub w tym tygodniu. You know, he me the children earlier. Pokazał mi ten ten, ten ten obszar dla dzieci na nowym budynku, tam. Man. człowieku. Man, I wish I was... David. Żałuję, że nie jestem Dawidkiem. You know, I never had Sunday school. Ja nigdy nie byłem w szkołach niedzielnych. I ja, ja, ja byłem w katolickich szkołach. The nun taught me with the cane. E, A siostra mnie uczyła taką, taką laską. Laską. Yeah, it very slow. Coś, coś wolno to mówić. Ja <laughs> byłem experience. <laughs> Może on też ma to katolickie doświadczenie. Kiedy zobaczyłem ten nowy you know, expansion. budynek, pomyślałem: Wow, super, to I, I naprawdę don't think, to jest. I don't think a in the of Poland, nie sądzę, żeby kościół jakiś w historii Polski, one, move from expo, po drugie, żeby się wyprowadził z Expo and move to its own do swojego budynku in three w ciągu trzech lat. Impossible. To jest niemożliwe, being done. ale to się dzieje. See, people are, people ale are to się dzieje. I ludzie będą to obserwować. We to this, będą to widzieć. Right? So what should we do? To, co po, my, my powinniśmy my zrobić? Powinniśmy zrobić z tego najlepszy kościół w Warszawie. Best church! Najlepszy kościół! W Warszawie! Hallelujah. Hallelujah. Że w momencie, gdy tam przejdą przez te progi, będą czuli, czuli inną atmosferę. Right? Tak. They... Że te dzieciaki będą chciały przychodzić do kościoła. Kiedy ja byłem katolikiem, nie chciałem chodzić do kościoła. Coś innego. Tworzymy to środowisko. Dlaczego? macie teraz swoje własne przestrzenie. Teraz możecie wyposażać ludzi, szkolić ich i czuć, że to jest coś waszego. Wierzę. że kiedy tam już się dostaniecie, to będzie się kształtować ta inna kultura was. Tak. Macie tę odpowiedzialność. To keep tę accountability by być przed kimś odpowiedzialnym z kolei. Ostatnia część, o której chcę mówić, bo wiemy, right? czas God, już mija. Movement, Kiedy Bóg robi jakiś ruch, On zawsze namaszcza ludzi. He never a building. Nigdy nie namaszcza budynku. An never, nigdy never. nie namaszcza organizacji. Nigdy, nigdy. On namaszczył Marcina Lutra, a nie Kościół luterański. On namaszczył John Wesley, a nie Methodistów.

Kościół w Jerozolimie czy w Antiochii, no widzimy, powoli ta organizacja się kształtuwała. Ale gdzie było to skupienie? Skupienie było na ludzie. Kiedy Jezus opuszczał świat, co było skupienie? Tych jedenastu, którzy wywrócili świat do góry nogami. Dosłownie wywrócili świat do góry nogami. Byłem w miejscu, które się nazywa Petra. Niesamowite. Słucham coraz więcej historii o Andrzeju. Andrzej był niesamowitym człowiekiem. To on przecież przedstawił Jezusowi swojego brata Piotra. Jego brat stał się liderem w kościele, ale dla Andrzeja to było ok. Pomyślcie o tym. It was okay with him. To było okay dla niego. You know what he did? jak Umar? They hanged him. Hanged him on a X-shaped cross for 3 days. go na krzyżu w kształcie litery X przez 3 dni tam wisiał. And for those three days in that shape of that cross, X-shaped cross, he preached and the whole town came. Przez te trzy dni, kiedy wisiał na tym krzyżu, głosił i cał, całe miasto go słuchało. And you know what they said? I mean, this what tradition says. Tak, tradycja przynajmniej mówi. They Wie, said, wiecie co powiedzieli o nim? They now my let you go. We let you go, release you. Okay, mycze zwolnimy z tego. You no, know, he said. I wiecie co on im powiedział? He said I'm done. Ja już skończyłem. I'm done. Ja skończyłem. And he died on that cross. Iu umarł na tym krzyżu. What a revolution! Co za rewolucja! There are churches across Europe that were impacted by Andrew. Są kościoły w Europie, które były pod wpływem Andrzeja. They had a different mindset a different mentality mają inną m, m, in, inne na, nastawienie tą, tą inną mentalność that, that dna was released on the inside of them. to dna w nich było wzbudzone uwolnione inne right? so we, we musimy być ostrożni right? the in a room. kościół zaczął się w, w, w miejscu modlitwy a prayer room. W, w pokoju gdzie się modlono the church started in a prayer room. tak się zaczął kościół Kościół jest ten boardroom a dzisiaj kościoły zaczynają się na, na zarządach. No jest też, jest też jakieś miejsce na zarząd. Ale nie możemy porzucić pokoju modlitwy. Dzisiaj większość kościoła używa metod of Używają więcej metodologii świata, niż metody Słowa Bożego. I dlatego też w większości kościołów dzisiaj zasnęło. Bo oni nauczyli się bardziej metod tego świata, niż metod Słowa Bożego. Jest też przecież miejsce na organizację. Nie, organizację, nie zrozumcie mnie źle, miejsce na planowanie, ale pytanie, jakie musimy sobie zadać to, czy nasze modlenie jest zbalansowane, zrównoważone z organizacją? Czy mądrość od Boga wpływa na nas? Czy to nasze planowanie na nas wpływa? Pokażę Wam ten charakter tutaj. Pokażę wam coś tutaj, pewien charakter, pewną osobę. W Biblii jest napisane o O Joabie. W 2 Samuel 24. W 2 Samuela 24. Let's read that. 1. 24, verse 1. Wtedy znowu, werset 1, wtedy znowu zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi, gdy szatan pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc, idź, policz Izraela i Judę. Lecz Joab, w werset 3, odpowiedział królowi, niech Pan Twój Bóg doda do ludu sto razy tyle, ile ich jest i niech oczy mojego Pana króla to zobaczą. Lecz czemu mój Pan, król, żąda tego? And then verse 4 says, The king insisted. I w czwartym jest napisane, słowo króla jednak przemogło. Joaba i dowódców wojsk. Sí. Widzicie? Jeżeli chcemy mieć efektywną służbę, musimy dać miejsca dla ludzi, którzy się nie zgadzają być wokół nas. Come no. on, Musimy pozwolić ludziom którzy nie widzą rzeczy w taki sposób, w jaki my widzimy by be wokół nas. A Co normalnie robimy? We love to have people Lubimy mieć us love us are all yes -men. Lubimy takich, takich yes menów, takich tak zrobię tak right? przy L sobie. We like people. Lubimy ludzi. Oh pastor, that was a great idea. Oh, pastory, to był super pomysł. Hallelujah. Oh yeah, pastor. Oh, yeah, yeah, yeah. Tak, pastory, tak tak, To samo mi powiedział, kiedy byłem w kiblu. Okay? Okay. I Kiedy kościół upadnie? Upadnie. Joab, Joab, had the nerve to go and tell David. Joab. 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 He told. Powiedział Dawidowi. David, you're David doing the wrong thing. Powiedział mu, źle robisz. You're doing wrong thing. Robisz źle. Have you think about it? Why are you counting? Why do we need to count the soldiers? Powiedział mu, dlaczego musimy liczyć to wojsko? Don't be yes Nie bądź takim yes menem. Tak, tak, tak. Oh. Jeżeli right? yes jesteś częścią grupy, no, nie to? bądź takim yesmenem. Challenge. Kwestionuj. Rzucaj wyzwania. You know, I on and free will, Wiecie, kiedy głosiłem ostatnio na temat predestynacji i wolnej woli? Nie wiem, w ilu krajach już zacząłem takie poruszenie, zamieszanie tym. Most of the told me, Bo większość ludzi mówi mi... Richard, don't touch it. E, e, nie dotykaj tego, właśnie Richard, tego tematu. Nie dotykaj tego tematu. Has it in 2000 years. Nikt tego tematu nie dotknął w przeciągu tych tysięcy lat. Aleluja. Ale ja to dotknę. Why? Dlaczego? Because I understand. Bo ja chcę zrozumieć. I know both of them had truth. Wiem, że obydwa te obozy mają rację. But nobody seems to give me the answer. Ale nikt mi jakoś nie daje odpowiedzi na te pytania.

Temat. I say hallelujah. The word's spreading already. Hallelujah, yeah. spreading. Already spreading. already spreading. You know what? I think by the time I leave, they're going to say, "Don't invite this guy. He's a controversial guy." Wiecie, do, do czasu, kiedy będę sądem wyjeżdżał, to będą mówić, nie, nie zapraszajcie tego faceta, bo to kontrowersyjny człowiek. Więc godzinę z nim rozmawiałem. mówię, wiesz co? Ja like Rozpisałem mu to wszystko. Ja lubię takie rzeczy, bo jestem nauczycielem biblijnym. How ja can, chcę zrozumieć. How can mówię, jak mogli to rybacy zrozumieć? To school, A ja, który już chodziłem do szkoły, nie mogę tego pojąć. Right? Tak? Right? How can the fisherman understand? Jak rybak może to pojąć? And I don't understand. A ja nie mogę. I przez 2000 tysiące lat są to spory. Ja, ja jestem z wolnej woli. Ja jestem predestynowany. Ja z wolnej woli. Ja predestynowany. No zamknijcie się. Now? Teraz? Pre jestem predestynowany. Ale we, wewnątrz tej predestynacji mam wolną wolę. So people... I eksplodują ci teolodzy. Zabiłem ich wszystkich. A młodzi? Jestem wolny. Jestem wolny. Jestem wolny. Aleluja. Aleluja. Bo zdali sobie sprawę. Serio, nie żartuję. Wiecie, co mi mówią młodzi, z którymi się z tym dzielę? O, nie, nie widziałem tego w Bogu. No tak. Bóg cały czas daje ci twoją wolność. They God God took the away. Bo oni tak myślą, że Bóg zabrał im tę I wolność. My nie. Hallelujah. Amen. jeżeli mamy uczynić to silnym, we be very Musimy być ostrożni. Be very bardzo ostrożni. Nie chcemy być krytyczni. Ale chcemy się upewnić, że jest Of God's że jest wzrost Bożej obecności, że jest wzrost namaszczenia. Kiedy ludzie nie są zbawiani w kościele, nie stawacie się tacy zbyt duchowi. Do niektórych kościołów, jak chodzę, są tak duchowe. No, tak, straciliśmy parę osób, ale teraz mamy aniołów, którzy przychodzą do kościoła. Great. Super. I hope angels give you offering. Mam nadzieję, że to, że anioły dadzą wam ofiarę też. To pay your rent. Byście zapłacili za czynsz. Mam nadzieję, że anioły pomogą wam w wieczerzy. Right? The tray moved by itself. Będzie tak sobie tacka sama się gdzieś tam poruszać w powietrzu. No, no nie! Question it. Kwestionujcie takie rzeczy. Mieliśmy wieczór uwielbienia? The next one? A następny? Must be better. Musi być lepszy. Must be better. Musi być lepszy. Are you going? Jeżeli wejdziesz tam. Hey, how come? Hey, ja, jak to? Something's not good. Coś jest nie tak. What do, you do Co robisz wtedy? Mówisz, przed następnym będziemy pościć. Fast. Nie jemy. Nie jemy. Pościmy. Dlaczego? Because we want a new level. Bo chcemy nowego poziomu. New level. Nowego poziomu. We want a new dimension. Chcemy nowego wymiaru. Come on! No dalej. I Rozmawiałem z pewnymi sławnymi głosicielami po całym świecie. Wiecie co, ja się brzydzę wręcz tym z jednym rozmawiałem, który był częścią ostatniego przebudzenia. I'm you, leaders, don't go and share this Mówię wam to, bo jesteście liderami. Nie dzielcie I się z tym na zewnątrz. A I a pytam się go, how your going? jak twoje konferencje się mają? What Wiecie co odpowiedział? Sprzedajemy dużo książek. Więc so exist. Just to sell books. Więc istniejesz tylko po to, żeby sprzedawać książki? Jeździsz po świecie tylko po to, żeby coraz więcej książek sprzedawać? See? Widzicie? Shifted. Coś się przemieniło. Did he start that way? Czy tak się za, za, zaczęło z nimi? No, no, nie, 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 nie. More sincere than you and I. Byli bardziej szczerzy niż ty i ja. Dlatego był też przebudzeniowca. Ale dzisiaj Maintainer. to jest taki ktoś, kto tylko podtrzymuje coś. Próbuję podtrzymać tylko swoją organizację. Kiedy to stracił? Nie wiem. Gdzieś tam stracił to. No dalej. W sobotę te cztery sesje, co nauczałem. Wiecie, jak wiele tygodni to studiowałem? Trzy tygodnie, osiem godzin dziennie. Bite osiem godzin. 8 godzin day, Trzy tygodnie, osiem bitych godzin Nie wychodziłem z pokoju tylko do toalety chodziłem. Because I Bo chciałem się dowiedzieć. A kiedy wstawałem od tego krzesła, to chodziłem do pokoju modlić się przez kolejne parę godzin. Mogę wam coś powiedzieć? Dzisiaj cały dzień. Nie jadłem. Sarah gave me a cookie Sara Saradami teraz ciasteczko. Why? Dlaczego? Because I want to get this right. Bo chciałem się upewnić, że to jest dobrze zrobione. Was I hungry? Yeah, I'm hungry. Byłem głodny, tak. But hunger is not Ale głód nie jest tak ważny. What God's going to, do is to co Bóg chce zrobić, to jest ważne. I can eat later. Później mogę zjeść. This is to jest ważne. This is about Bo to tu to chodzi o niebo. To będzie się działo, kiedy mnie już nie będzie. I'm Ja zrobię wszystko co w mojej mocy by się upewnić, że to idzie dalej. Come on! Your commitment Twoje poświęcenie, musi się, musi się odbijać w tym. być Musi być odzwierciedlone w tym. I być be easy, I can be professional preacher. Wiecie, ja z łatwością mógłbym być profesjonalnym w kaznodzie. Głoszę już od 40 lat. Wie, wiecie, ile mam tam kazań? Pewnie taką bibliotekę już bym mógł mieć. Co średnio, co 12-18 miesięcy wyrzucam stare kazania. Dlaczego? Bo ja chcę wiedzieć, co teraz Bóg mówi. Co teraz Bóg mówi. They, Dzisiaj. Now. Dzisiaj, teraz. Ja chcę, żeby to szło do przodu. Bóg chce, aby to się przełamało w Polsce. Bo On to przygotowuje. Ale potrzeba Twojej ale on też musi mieć wasz udział. It needs you not to be distracted. Nie możecie być, nie możecie się dać. Nie możecie być rozproszeni, musicie budować jedność w tym ciele. It needs you to unite this body. Musicie jednoczyć to ciało. Musicie być osobą, która jest peacemaker w this. grupie. Musisz być tym, który niesie pokój w tej grupie. Żebyśmy nie mieli coraz więcej i więcej przypadków. Gdzie ludzie są rozczarowani, musimy dać im powód, by zostali. Musimy dać im powód, by byli częścią tego ruchu. Bo za każdym razem, kiedy kogoś tracimy, tracimy żołnierza. Nie każdy kto odszedł stąd przecież odszedł bo jest złym człowiekiem. Mieli jakieś potrzeby. They Może byli w jakimś innym punkcie w swoim życiu. a church could not meet my jako kościół nie mogliśmy tym potrzebom sprostać. Nie mogliśmy im pomóc, no musimy być tutaj szczerzy. Bądźmy szczerzy. Kiedy kiedy ja byłem pastorem, też traciłem Gdzie? ludzi. Dlaczego? Bo ja popełniałem błędy. Nie robiłem właściwych rzeczy. Nie, można nie, nie, nie możecie so sobie nie na to pozwolić. To? Musicie pomyśleć jeszcze raz. Zamiast się dołączyć do tego gangu narzekaczy. To niedobre, to niedobre. Naprawcie to. To jest wizjoner. On nadaje kierunek. On przebija się przez jakieś nowe lokalizacje. On przyprowadza te zasoby. On uwalnia ogień. Ale my jesteśmy żołnierzami, którzy razem składają to wszystko. Nie ma żadnego w tej jest mniejsze nie ma zadania w tym kościele, które jedno jest większe od drugiego. Od osoby, która przygotowuje kawę, czy ta, która sprząta toalety, czy ten, który stoi u drzwi, każdy z Was jest generałem. Takiej kultury kościelnej chcemy. If one is missing, why are they Jeżeli kogoś nie ma, dlaczego go nie ma? What to them? Dlaczego nie przyszli? Co, co się stało? Why did I go the, you know, Natalia? Dlaczego ja zacząłem się pytać o Natalię? Because when I came here, she me up the O kiedy ja przyjeżdżałem tutaj, ona mi odbierała na lotnisku. She was me. Pomagała mi. So ja się zbliżyłem do niej. So come, kiedy przyjechałem, I Jej if nie ma, I'm go find her. Będę jej szukał. Wiem, że to się może nie zdarzy. But if Kama is missing, ale gdyby z Kamą się coś stało, I'm going to go find her. też będę szukał kamy. See? Widzicie? Why? Dlaczego? I'm a Bo jestem chrześcijaninem. Not I'm a pastor. Nie dlatego, że jestem pastorem. We to miss one. Nie możemy sobie pozwolić na zgubienie na, nawet jednego. We need a army. Musimy mieć silną armię. I'll fight. Bo nasza walka. To jest z wrogiem nad Polską. Mamy tego samego wroga. The powers of darkness. Mocę ciemności. And revival has not yet come. A przebudzenie jeszcze nie nadeszło. So the question is this. Więc pytanie jest takie: Are you the one? czy to Ty jesteś tym? Czy Ty musi czekać na grupę? Czy, czy wy jesteście tą grupą? Czy Bóg może ma czekać na następną? I know one thing for clear. Jedna I know. rzecz jest jasna: je. sure. na pewno to wiem. He's not sleep until it comes. On nie będzie spał, tutaj, pastor Jakub, dopóki nie nadejdzie. Dopóki to się nie stanie. It's a, a passion, bo to jego pasja, a fire, ogień, a calling, powołanie. It's a for him. To jest tlen dla niego. Czy to jest też tlenem dla Ciebie? Czy to jest powołaniem dla Ciebie? Która część tego? Musimy to rozkminić. bo każdy z nas jest ważny dla tego Bożego ruchu. Nie możemy tylko wypełnić tego tu pokoju, tej sali. Musimy wypełnić pokój taki, ale z tysiącami. That one of years, że pewnego roku, when this is our time happens, kiedy zdarzy się, this is our time, and people in that crowd, i będzie 5 tysięcy ludzi w tym tłumie, and the fire of God falls on Polish people. kiedy ogień Boży spadnie na pięć tysięcy Polaków. That is a to wtedy będzie rewolucja. I went to Myanmar, close to this story. Byłem w Myanmar, by zakończyć. I history maker to Myanmar for five years. Przeprowadzałem tam moją służbę prze, przez kolejne pięć lat. Pierwszego roku, kiedy tam byłem, stałem na scenie. Już chciałem głosić. Ktoś przyszedł, podszedł. Daje mi kawałek takiej karteczki. A na karteczce. Wyjdź teraz, albo zaaresztujemy cały twój zespół. Policja komunistyczna.

Ogień spadł na tę żony. I ona mówiła, nie bójcie się, chodźcie do mojego kościoła. Stary taki kościół, budynek taki. 200 osób, może młodych. Przez 5 lat tam się spotykaliśmy. Uderzaliśmy w ten naród. Uderzaliśmy w ten naród. Do dzisiaj, do dzisiaj mamy tam służbę history -maker. 55 kościołów było założonych. My robiliśmy to przez 5 lat i wręczyliśmy im to i powiedzieliśmy: My to robiliśmy do tej pory, teraz wy przejmujecie. I never went back. Nigdy tam się nie pojawiłem. Cały czas dzwonią do mnie: wróć, wróć. wróć. Mówię, nie, 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 ja nie wracam. To jest wasz czas teraz. This is your time. To jest wasz czas. 19 lat później. Ten ogień ciągle tam jest. Ogień Nations on Fire Musi się rozprz rozprzestrzenić przez Europę. Musi się rozprzestrzenić po Europie. Wy jesteście odpowiedzią. Wy jesteście odpowiedzią. Musimy powyrzucać pewne rzeczy z serc. Niektórzy z nas są rozczarowani tym, co się stało. Niektórzy słyszeli wiele historyjek. To, tamto. Musimy wyrzucić to z naszych serc. Bo te rzeczy rozpraszają nas od naszego głównego programu. This happened, that happened. To się stało, tamto się stało. Oh, this decision was made, that decision was no, taka decyzja była oh, tu podjęta, tutaj taka? Czy ten kierunek jest właściwy? Jak długo będziesz miał takie rzeczy w sercu, nie możesz dać siebie 100%. Nie możesz dać 100%. Boże. Bóg chce Ciebie odnowić do nowego miejsca. Musisz być jasny, przejrzysty, że jestem tutaj. To daje 100%. Jeżeli nie jestem tutaj, to OK. Znajdź sobie miejsce. Jakieś, ale nie zgub się. Znajdź swoje miejsce. Bo Bóg tego chce. Schylmy nasze głowy i zamknijmy oczy. Wiem, że minął czas. Ale musimy się tym zająć.

Few Niewiele kościołów in a city, w mieście, across the world, czy po, gdzieś po całym świecie. Get this mają takie zadanie. Był kościół w Singapurze, który się nazywał Charyzmatyczne Centrum Golgoty. 1977, it in zaczął się ten ruch w 1977 roku w Singapurze. The pastor, his name was called Rick Seward. Pastorem tam był Rick Seward. Był jednym z najbardziej radykalnych ludzi, jakich znałem. Jego wizją było by przebudzić Singapur i założyć kościoły w 150 krajach a potem chciał wrócić do Jezusa. Wrócić do Jezusa. Robił rzeczy, jakich nikt wcześniej nie robił. Robił trzy dni Robił takie trzydniowe krucjaty ewangelizacyjne. He every in I jakby zabukowywał każdy stadium w Singapurze. Not one stadium, every stadium. Nie jeden rezerwował, ale wszystkie. Stadium was 80, 000 people. Na, na, największy z nich miał moc po prostu mieścić 80 tysięcy. Nigdy wcześniej nie robiono takich rzeczy. Założył kościoły w ponad 200 krajach świata. W ponad 200 krajach świata. Trzy lata temu poszedł do nieba. W Singapurze było tylko 4% chrześcijan. Dzisiaj 1 na 4 to chrześcijanin. Nasz następny prezydent będzie chrześcijaninem. Jak to możliwe? Zaczęło się od jednego człowieka. Od jednego człowieka. Tylko jednego. Bóg tylko tylu potrzebuje. Bóg potrzebuje jednego człowieka, który powie: Nie, nie będę marnował czasu, ale skończę to zadanie. Skończę to powołanie. Niektórzy z nas muszą mieć uzdrowienie naszych serc. Niektórzy z nas może są skrzywdzeni z tym, co się stało jesteś, z pastorem Dawidem czy pastorem Noemi. Może jesteście zranieni. Musicie to puścić. To their call. A oni odpowiedzieli na swoje powołanie. Rzeczy może nie zawsze będą się działy idealnie. Musisz po prostu pozwolić im odejść. You let go. I sobie też musisz pozwolić. Because odejść. We need to have a Musimy mieć różne, in, musimy mieć inne rozmowy. Our conversation has to be about the of North. Nasza rozmowa musi się, y, się, się, po prostu tyczyć na temat wizji now. Our conversation is, you know, we got a new church building coming. Nasza rozmowa się powinna toczyć na temat nowego budynku. Rozmowa nasza musi być na to, jak zrobić coś na nowo, zrewolucjonizować. Nasze rozmowy nie mogą się dotyczyć przeszłości, ale przyszłości. Musimy uleczyć tę przeszłość. Musimy i pójść dalej. Niektórzy z was może muszą porozmawiać między sobą.

że ich kościoły też będą miały dobrze, że ich służba będzie miała się dobrze. Musimy mieć inne nastawienie umysłu, jako wierzący. Musimy mieć inną mentalność, jako wierzący. Ale najważniejsze: czy jesteśmy zrównani? Czy jesteśmy zrównani? Z powodu czasu zrobimy coś takiego. Chcę, żebyś znalazł kogoś. Two by two just pray with someone else. Dwójkami mówcie się po prostu. And, hurts, Jeżeli macie jakieś zranienia, any, any, jakieś niepokoje w umyśle, just...